Siema, tu Peszkin. Jeśli chcesz wiedzieć, co zrobię z Matim Keszem po wyjściu z grupy na mundialu, to obejrzyj bez ściemy. Dawaj! Piłkarz czy były piłkarz? Czyli jak siebie postrzegasz? Chyba tak to pytanie powinno brzmieć. Piłkarz ciągle. Bo zaraz będzie trzecia liga i jeszcze będę grał w trzeciej lidze, a to już jest, no, może nie w stricte cała profesjonalna, ale półprofesjonalna, dalej piłka nożna i ja codziennie trenuję, codziennie się angażuję. To nie jest tak, że chodzę do innej pracy i tutaj tylko sobie gram, tylko nie, dla mnie jest to numer jeden cały czas w życiu. Czego żałujesz? Afera, nie wiem, nieudany transfer, jakaś życiowa okazja, chyba takie otwarte pytanie. Dwóch rzeczy właśnie. Przegapienie Euro 2012 w Polsce, gdzie miałem grać w pierwszym składzie, no i tak. W zasadzie byłem pewniakiem do takiej gry na skrzydle i bardzo tego żałowałem, bo to wielka impreza u siebie, co prawda gdzieś tam nie wypał z tego wyszedł, ale to jest ogromne przeżycie. A druga sprawa to, że nie odszedłem do Wolfsburga, gdzie miałem kontrakt przygotowany na 5 lat, za czasów, gdzie grał Diego, Dzeko i wiele innych gwiazd, oni sięgali po Ligę Mistrzów i wielkie trofea. I z tego kontraktu zrezygnowałem na rzecz właśnie FC Köln. Dlaczego? Nie wiem, gdzieś się kierowałem, że tam był Poldi i Matuszczyk i gdzieś bliżej mi było, a no nie wiem, właśnie to jest taki błąd, którym ciężko teraz wytłumaczyć, bo on by mógł zmienić diametralnie moją karierę. Najgorszy trener, z jakim pracował i dlaczego? Ostakowiec. A dlaczego? Jako osobowość. No w ogóle jest kłamcą, jest oszustem dla mnie i po prostu nie potrafi powiedzieć tego, co chce, tylko zrzuca kogoś innego. To tą osobą głównie był prezes, żebym do niego poszedł wszystko wyjaśnić, a wiedziałem, że to jest po stronie Stokowca. Abstrahując od treningów, które prowadził Smolarow, były ok, umiejętności trenerskie na jakimś poziomie są, chociaż to, jak teraz oglądam Zagłębie, to nie do końca się przekłada, ale osobowość, no, jedna z najgorszych, jakich poznałem. Urzekła mnie twoja historia, zaraz się rozpłaczę. Gdzie twoim zdaniem w tych klubach, w których grałeś, był najlepszy klimat? Czy to była Lechia, czy to był Lech, czy to była Kolonia, czy może Wieczysta, czy może jeszcze jakiś inny zespół? Kurde, najlepszy. Tak w każdym się czuję momentami i bardzo dobrze, ale miałem momenty słabe. W Kolonii był moment, że spadaliśmy, ale był Poldi, była ekstra ekipa, wygrywanie Bundesliga i tak dalej, fajne życie. W Wiśle Kraków byłem krótko, ale też fantastyczny czas. W Poznaniu największe sukcesy, więc tak jednoznacznie ciężko mi określić. W każdym klubie mam wspomnienia i fantastyczne, i słabsze. A na trybunach gdzie było najlepiej? W Kolonii zdecydowanie. Największa ilość kibiców, 50 tysięcy i regularnie, niezależnie od wyniku. Jak wspominasz grę w Lechu Poznań i czy masz jakieś szczególne wspomnienie? Na przykład mecz, który najbardziej utkwił ci w pamięci? No, mecz, który pamiętam każdego dnia, który pierwszy mi przychodzi z Poznania, to jest z Austrią Wiedeń, gdzie awansowaliśmy po mega dogrywce i w 4-2 wygranym meczu, gdzie była posusza w polskiej piłce, nic się nie działo, to my jako Lech Poznań, cała Polska nas obserwowała, awansowaliśmy do fazy grupowej. Będzie szansa, brać! Gol! Jest! No i często wracam do Poznania, często wracam do meczów z Juventusem, City, do Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, gdzie w finale strzeliłem bramkę i tej fantastycznej właśnie takiej oprawy meczów i takie poszanowania takiego jakiegoś jako piłkarz i wiesz, że jesteś doceniony. Czy zagrałbyś w Legii i u boku Grosika? To chyba w Legii u boku Grosika, tak rozumiem. Nie, Legii 3 razy odmawiałem. I kiedy to było? Czasu, gdy grałem w Kolonii po spadku, czasu, gdy wracałem z Kolonii właśnie do Lechii Gdańsk, to też mogłem iść do Legii Warszawa, ale zawsze gdzieś jak miałem z tyłu głowy, że skoro od dzieciaka kibicowałem i oglądałem Widzę w czasach 96, Marka Citki, Koniarka i tak dalej. Później grałem w Lechu, w Płocku i gdzieś nie po drodze mi było do Legii nigdy. Pytanie od Piotrka Koźmińskiego. Gdybyś miał możliwość zabrania do Wieczystej jednego zawodnika, z którym grałeś, to byłby to Lukas Podolski czy Robert Lewandowski? O kurde, dwóch dobrych piłkarzy i przyjaciół, ale byłby to Poldi, ze względu, że z Lewym grałem o wiele dłużej. I Lech Poznań, i reprezentacja przez dłuższy czas, i lepszy też kontakt, więc chciałbym umocnić więzi właśnie z Poldim, który wrócił do Polski, reprezentuje się świetnie, no. I tą lewą nogę, którą wszyscy teraz widzą, ja widziałem ją rok na treningach i wiedziałem, do czego jest zdolna. Jeden z widzów pyta, czy pójdziesz do Górnika, żeby sobie pograć z Poldim?
Nie, ja ściągnę Poldiego do Wieczystej. A podobno był jakiś tam temat, jak to wyglądało? Czy to tylko były żarty? Nie, nie były żarty. Jakbym przycisnął bardziej może swojego prezesa i Poldiego, to może by coś z tego naprawdę było. Natomiast jeszcze nic nam nie uciekło. No, Poldi spełnił kibice swoje, kibiców Górnika, spełnił marzenia ich. Dotrzymał przede wszystkim obietnicy, no teraz może ze mną trochę pograć jeszcze na zakończenie kariery. A śledzi wyniki Wieczystej? No, interesuje się, może nie każdy wyniki, ale po każdym meczu właśnie pisze, ile wy jeszcze wygracie? Raz 7, raz 11, jak to możliwe jest w ogóle tak wygrywać? Czy napijesz się z Metim Kaszem, jak Polska awansuje z grupy w Katarze? Ja mój przywiozę swoją! Swoją peszko siadamy, mat, dawaj, biała. Tylko żeby się nie skończyło, że przy trzecim już będzie bełkotał. Nie, no podobno ostatnio do 5 rano wytrzymam. No, sprawdzę formę. Panie Sławomirze, czy lubi pan pić piwerko? No tak w zasadzie nie jestem piwoszem, nie. Jak gdzieś wypiję jedno, a to musi być ciepło, czy czasem do wieczorem do Ligi Mistrzów, do jakichś meczów. Ale nie jestem. Generalnie stricte wolę mocniejsze trunki. Kiedy twoja wódka, czyli wódka sygnowana nazwiskiem Peszko, znajdzie się w sklepach? No w sklepach jeszcze nie wiem kiedy, natomiast już jest wyprodukowana, za niedługo ją odbieram. Nowy design, receptura no, bardzo dobra, kac w zależności od ilości wypicia, więc trzeba uważać jak to z wódką bywa, ale naprawdę będzie kozacka. Czyli gdzie będzie na razie ją można dostać? Puby, bary? Puby, bary, kilka restauracji w całym kraju, z którymi mam kontakt. Między innymi restauracja Radka Majeckiego, czy Arka Milika, być może Roberta Lewandowskiego, ale też internetowa sprzedaż. Ile sekund na setkę? No to już pole do interpretacji masz. Wie pan, no to jest... nie wiem, jak często takie pytania pan zadaje. Mogę się sprawdzić z tym, co zadał pytanie. A ty szybki zawsze byłeś. Miałeś kiedyś na setkę taką już nie do picia, tylko do biegania liczony czas? Nie zszedłem poniżej 10, ani 11, z tego co wiem, ale no... W barze szybko to idzie. Czy w reprezentacji Polski, kiedy ty byłeś za trenera Smudy, faktycznie przesadzano z alkoholem? Nie, bo trener jest, że tak powiem, wyczulony na to, żeby na zgrupowaniu właśnie unikać alkoholu. On mówi, że pierwsza praca, a przyjdzie ten czas właśnie, że on razem z nami pójdzie w tango, jak to mówi, gdzieś tam jeden dzień w roku znajdziemy i wszyscy zabalujemy, ale to właśnie nie akceptował tego alkoholu i często były te właśnie wyrzucenia z kadry typu Peszko, Iwański, Żewakow, Boruc, Majewski i kilku innych. Opisz największą aferę alkoholową w kadrze. W kadrze? Tak. Bo to też może być tak, że to jest, że to może być ta, która nie ujrzała nigdy światła. Nie było w mediach. No właśnie, mówię. A to nie mogę jej opisać. Na Euro 2016? Czy nie? Nie, to nie była największa, ale tam dużo radości było. Tam było dużo radości po każdych meczach i to właśnie pokazywało drużynę. Bo tam nie było, że w pokoju po meczu, gdzie mecz był późno i kończyliśmy o... przed północą w hotelu byliśmy o drugiej, no to tam, nie wiem, na 23 piłkarzy siedziało 18. To pokazywało właśnie taką... Rano wstawaliście na trening, za chwilę jechaliście na kolejny mecz i szło. To nie za chwilę, bo mecz był za 3 dni na przykład. Jaką miałeś ksywkę w podstawówce i dlaczego? Cewka. Cewka? A dlaczego? Cewka, bo miałem operację na, to wiem, jak brzmi, na nerki, za mało lata, jakieś tam cewki, cewnik, coś takiego i przez to miałem cewka. Były jeszcze jakieś inne? Diabeł. Kto ci taką dał? Milowy na przykład, często diabeł mówi, że go ci wiecznie gdzieś na coś kusza. Jak twoje relacje z Franciszkiem Smudą? Bo wiemy, że one były różne, ale teraz za każdym razem, jak widzę, to tak mi się wydaje, pełne są życzliwości. A jak ty to odbierasz? No trener czasami z kijem nade mną, a czasami przytuli. I tak, no dał ci opaskę kapitana. I tak zawsze, tak było wcześniej zawsze, czy na kadrze, czy w Lechu. Był moment, że zruzgał, a później chodź się przytul i masz, podaję ci rękę. Teraz, no to... Dobre relacje, no idziemy w jednym kierunku, podaliśmy sobie rękę, wszystko w zasadzie, nie wracamy do starych rzeczy, bo nie ma w zasadzie po co i gdzieś tam roztrząsać to, co było. Przed nami jest ten sam cel, awans Wieczystą, zbudowanie fajnego klubu takiego, który będzie konkurował na krakowskim podwórku, ale też później na całej Polsce. Czy wprowadzisz Wieczystą do drugiej ligi?
Do drugiej ligi, tak, mam kontrakt właśnie do drugiej ligi i to zrobię. I to mówię z pełną odpowiedzialnością jako kapitan, że teraz gramy, okej, ligę już wygraliśmy, zagramy ten baraż pewnie z Termaliką. Jest to dwumecz, zawsze trochę łatwiej niż jeden, bo w jednym to różnie może być, więc też jakoś się szczególnie nie obawiamy, chociaż tu wiadomo, w klubie różne są głosy. No druga, trzecia liga o wiele trudniejsza, jedna drużyna awansuje. Natomiast ja jestem przekonany, że jak trochę zdobędziemy punktów, to te drużyny, które konkurują ze sobą, też sobie szybko sobie zabierają i łatwiej może gdzieś będzie właśnie tą przewagę 6-7 punktową zrobić i utrzymać później. Jak blisko 2 lata temu byłeś Widzewa Łódź i co zdecydowało o tym, że nie podpisałeś kontraktu z Widzewa? Nie zdecydowało to, że okres kontraktu. Miałem dostać w zasadzie na 3-4 miesiące kontrakt i później po awansie możliwość przedłużenia kontraktu, ale ja wiem jak to jest, jak już zrobisz awans, to dobra, dzięki, że pomogłeś, weźmiemy kogoś innego. A ja nie mam telefonu. I to w zasadzie to był jedny taki najważniejszy ten zapis. Jak ci idzie na kursie trenerskim? No bo jesteś na kursie trenerskim UEFA B plus A, no i pytanie dotyczy tego, jak tam sobie radzisz? Uczę się. No na razie w zasadzie wszystko jest mi znane i doświadczyłem to na boisku, ale jest nam to pokazane ze strony ławki trenerskiej, trochę inaczej to wygląda. Ale to nie jest tak, że od razu po kursie zostanę trenerem i od razu będę dobrym trenerem. Ja jeszcze mam kontrakt 1,5 roku w Wieczystej i chcę tutaj grać sobie, bo dobrze się czuję fizycznie i tak dalej, więc zobaczymy. Tutaj podglądam trenera Smudę, jak on przygotowanie, no jak wiemy, jego rygory i jego styl się nie zmienił od kilkunastu lat. Może trochę piłka inaczej to gdzieś wygląda, ale są momenty, że właśnie się wraca do takiej gry 1-1, co trener Smuda preferuje. Czy będziesz trenerem w przyszłości? Masz takie plany? Nie wiem, na razie robię kurs trenerski i tak jak powiedziałem, uczę się. Jest to zupełnie inna ciężka praca, na razie siebie jakoś tak nie widzę w roli, że stoję, pokrzykuję i tak dalej, ale zawsze jak będę, to jedno jestem pewien, jaki będę lojalny do piłkarzy na pewno i będę z nimi żył jakby piłkarz z terenu. Jak często bywasz w Płocku i na którym osiedlu w Płocku mieszkało ci się najlepiej? Na którym osiedlu mi się mieszkało najlepiej? Na Podolszycach mi się dobrze mieszkało. Mieszkałem tam 2 lata z Adrenem Mierzejewskim, czas 17-18 lat. Także jeszcze to mieszkanie? Także mieszkanie stoi, ale no fajny czas, właśnie taki młodzież, buńczuczna, wszystko się wydaje, że możesz wszystko wyjść, robić co chcesz, no, trochę nie mieliśmy kontroli też momentami, ale gdzieś nie przekładało się to później na naszą formę. No, Mierzej dobra kariera, moja też chyba niezła, także w Płocku, a czy często jestem? No tak 2-3 razy w roku staram się być regularnie. Kiedy powrót do Nafty Jedliczy? No nie, już powrotu nie będzie. Odwiedzam tylko gościnnie i pomagam oczywiście temu klubowi, ale już powrotu tam nie będzie. Gdzie mógłbyś grać, gdyby nie to, że momentami prowadziłeś się bardzo nieprofesjonalnie? I drugie, czy uważasz, że gdyby nie rozrywkowy tryb życia, to zaszedłbyś w piłce nożnej dalej? Pewnie utrzymałbym się może dłużej w Bundeslidze, aczkolwiek był taki moment, że spadliśmy, dużo nowych transferów, przyszedł Bittencourt, Jolić, transfery po 3-4 miliony. Euro do klubu, no siłą rzeczy oni na początku grali, gdzieś szukałem później wyjścia do Anglii, kontuzje, znowu powrót do Niemiec, gdzieś odbudowałem swoją formę, ale na to, że nie miałem ultra talentu stricto piłkarskiego, tylko wypracowałem sobie wszystko taką zadziornością, charakterem i pracą, no to jestem ze swojej kariery zadowolony. Być może gdzieś tam ludzi wiele tak myśli, że ja codziennie sobie wracam do chaty i gaz i rano idę na trening, no to jest nieosiągalne. To, że lubię dobrą zabawę i w sobotę wyjść i no, wrócić czasami w niedzielę rano, no to nie ukrywam, zdarzało się.